Jak rozumieć to, co Bóg do nas mówi? Jedną rzeczą jest dążyć do czegoś, mając określony cel, na przykład słyszenie głosu Pana, a z drugiej strony mieć życzenie słyszenia Boga i nic z tym nie robić. Musimy zdawać sobie sprawę, że aby chodzić w Duchu Świętym, potrzebujemy dołożyć starań i zrobić wysiłek. Na przykład, aby komuś wybaczyć, uspokoić się, znajdować czas na ustanowienie właściwych priorytetów w życiu. To wszystko jest pracą ze względu na nasze dobro i tych, którzy są wokół nas. Jeżeli modlimy się za jedną osobę, to modlitwa ta może mieć wpływ na inną. Na przykład matka zostaje uwolniona od demona, a dziecko otrzymuje uwolnienie z astmy. Na przykład żona jest uwolniona od demona, a mąż jest uzdrowiony z raka. Są powiązania. Potrzebujemy je rozeznać w duchu. Mając to objawienie, będziemy uważać na to, co oglądamy, czego słuchamy, co wpływa nie tylko na nas, ale na nasze otoczenie. Biblia mówi często o rodzicach i wpływie na potomków. Jeśli usłyszysz Boga, twoje dzieci będą błogosławione. Jeśli pastor słyszy Boga, to Kościół będzie błogosławiony. Jeśli dobrze usłyszałeś Boga, to twoi bracia i siostry będą błogosławieni. Czasami Bóg mówi tak zrozumiale, że nie musisz wkładać żadnego wysiłku w to zrozumienie. Wystarczy to zapisać i wykonać. A czasami jednak Bóg mówi do ludzi, że tego nie rozumieją albo nie widzą tych rzeczy, o których Bóg mówi. Nie wyobrażają sobie, że Bóg może coś zrobić inaczej niż oni tego od Boga oczekują. Bóg mówi do nas wyraźnie, a czasami zwraca się do nas alegoriami, to znaczy w przenośniach. Bóg mówi do nas warunkowo i też trzeba na to zwrócić uwagę. W słowie alergia, alegoria jest podpowiedź, że Bóg coś mówi, a ma na myśli coś innego. Bóg może tak czynić, może także kodować informacje. Analizując Biblię, widzimy, że Bóg mówił do ludzi w symbolach. Symbolika jest językiem Boga. Potrzebujemy go przyjąć i zamiast mówić do Boga, nie rozumiem, mów do mnie wyraźnie, powinniśmy zacząć uczyć się tego języka, aby go zrozumieć, języka alegorii. Na przykład Ezechiela 17:24. A tak wszystkie drzewa polne poznają, że ja, Pan, poniżyłem drzewo wysokie, a wywyższyłem drzewo niskie. Usłyszałem drzewo zielone, a sprawiłem, że zakwitło drzewo suche. Ja, Pan, to powiedziałem i uczynię. Oczywiście drzewo oznacza ludy wielokrotnie, albo ludzi władzy. Potrzebujemy, żeby zrozumieć ten tekst, potrzebujemy znać symbolikę. To jest alegoria i trudno zrozumieć, co Bóg chce przekazać. Kiedy spojrzymy w objawienie Jana, okaże się, że to są prawie same alegorie. Nie jest trudno rozpoznać, kiedy Bóg mówi w przenośni, jeśli wszystko rozumiesz i wiesz, co robić. To jest to bezpośrednia odpowiedź lub bezpośrednie objawienie. Natomiast jeżeli otrzymujesz widzenie, sen, proroctwo lub słowo, po czym nie rozumiesz, co ono oznacza i co masz robić, to właśnie może być alegoria, lub może też niczego nie oznaczać. Kiedy Bóg mówi do ciebie za pomocą alegorii, to znaczy, że zwraca się bezpośrednio do ciebie. Moi drodzy, gdyby chciał przekazać twemu bratu czy siostrze, to powiedziałby do nich. Idźcie do tego brata i powiedzcie mu to. Gdybyś był duchowo głuchy, posłałby do ciebie proroka i uwolniłby słowo. Ale jeśli Bóg mówi do ciebie, potrzebuje twojej uwagi, potrzebuje mieć z tobą więź i specjalnie zakodował informacje, bo język symboli znaków, jak nazywamy alegorię, zna tylko ten, kto ją zakodował. I tylko on może ją rozkodować poprzez duchowe zrozumienie.
Chce Ciebie przyciągnąć do siebie i chce mieć relację z Tobą. Chce przytrzymać Ciebie przy sobie, kiedy Ty się zastanawiasz, co to może znaczyć. Bóg nie chce, byś wszędzie biegał i szukał wyjaśnienia. On chce Ciebie. To jedna z przyczyn mówienia przez Boga nie bezpośrednio, ale w przenośniach. Najlepiej, gdy człowiek sam otrzyma interpretację, a nie ktoś inny. Bóg mówi do nas w symbolach i znakach, tylko nam znajomym językiem. Na przykład, jeżeli ja jestem lekarzem, to Bóg użyje symboli i znaków związanych z medycyną. Długie sny czasami są zawiłe i często nie od Boga. Krótkie i przejrzyste są często od Boga. Józef interpretował to, czego nie potrafili wyjaśnić wróżbici Faraona. Dzięki interpretacji Józefa został rozszyfrowany sen Faraona. Stało się tak, bo to było korzystne dla Józefa, aby zrealizować Boży plan dla jego życia. Józef rozkodował sen, choć był to sen Faraona, władcy świeckiego, ale Bóg w tym miał swój plan. Chciał awansować Józefa. Żyjemy w Nowym Przymierzu, a sen Daniela czy Józefa mieści się w Starym Przymierzu. W Starym Przymierzu, gdzie tylko na niektórych ludziach spoczywał Duch Święty, prorocy, kapłani, królowie. W Nowym Przymierzu Bóg bezpośrednio chce rozmawiać z nami. Dał każdemu Ducha Świętego, abyśmy rozumieli, co mamy od Boga, odgadli tajemnicę, co Bogu leży na sercu. Nie szukajmy Danieli ani Józefów w naszych czasach. Szukajmy lepiej Boga, aby zrozumieć kod, który włożył w nasze widzenie, sen, proroctwo i objawienie. Nie jest w złym tonie zwracać się do ludzi z darem interpretacji, choć lepiej jest samemu mieć zrozumienie. Zwracając się do tych osób, otrzymujesz potwierdzenie i wtedy sam utwierdzasz się w tym, że dobrze rozumiesz przesłanie. Mając potwierdzenie od ludzi, posiadasz większe zrozumienie, namaszczenie, autorytet, zyskujesz pewność swego zrozumienia. Wzrasta ta pewność zrozumienia. Nie biegaj więc do innych i nie pytaj, co o tym myślisz, ale najpierw zwróć się do Boga. To nie jest ważne, co myślą inni, ponieważ to, co do ciebie Bóg się zwraca, to jest do ciebie. Dobrze jest znać Słowo Boże, symbolikę przenośni i porównania. Zachariasza na przykład 4:11-14. Wtedy odezwałem się i zapytałem, co oznaczają te dwa drzewa oliwne po prawej i lewej stronie tego świecznika. I ponownie odezwałem się i zapytałem, co oznaczają te dwie gałęzie oliwne, które dwiema złotymi rurkami wypuszczają z siebie złocistą oliwę. On zapytał, nie wiesz, co to jest? Odpowiedziałem, nie wiem, mój panie. Wtedy powiedział, to są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed Panem całej ziemi. Albo w objawieniu Jana, w pierwszym rozdziale, znalazłem się w zachwyceniu ducha w dniu pańskim. I usłyszałem za sobą potężny głos trąby, który mówił, ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni. Co widzisz, napisz w księdze i poślij do siedmiu kościołów, które są w Azji. Do Efezy, Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii, Laodycei. I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos do mnie mówi. A gdy się odwróciłem, zobaczyłem 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników zobaczyłem kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę, przypasanego na piersi złotym pasem. Czytamy w 20 wersecie tego rozdziału. Tajemnica 7 gwiazd, które widziałeś w mojej prawej ręce i 7 złotych świeczników, to jest tak. 7 gwiazd to 7 aniołów kościołów, a 7 świeczników to jest 7 kościołów. Jak postępować, gdy otrzymujemy coś alegorycznego? Potrzebujemy zapisać to, co otrzymaliśmy. Słowo, obraz, sen, widzenie, proroctwo. Nie polegaj na własnej pamięci. Wiele szczegółów ci umyka. Po jakimś czasie zapominamy te detale, nośniki,
też się psują, a cyfrowe informacje przepadają. Jeśli otrzymujesz coś zakodowanego od Boga, to nie znaczy, że od razu Bóg ci to rozkoduje. Jeśli otrzymujesz alegorię, odpowiedź może przyjść następnego dnia albo za kilka lat. Tak było w moim przypadku. Bóg zna czas, kiedy to ma zostać nam objawione. W wielu przypadkach ludzie nie są gotowi na zrozumienie całego znaczenia i na przyjęcie tego objawienia. Pytajcie Ducha Świętego o odpowiedź w modlitwie i rozmyślajcie nad tym, co otrzymaliście. Jeżeli nie otrzymacie odpowiedzi dalej, módlcie się i pytajcie Boga. W Bożym czasie Bóg zacznie do was mówić. Nie rezygnujcie za pierwszym razem, gdy nie macie odpowiedzi. Niektóre sprawy z Biblii, o których czytacie, do tej pory nie są rozkodowane. Bibliści wciąż starają się zrozumieć kwestie biblijne, a Bóg przez tysiąclecia objawia pewne rzeczy. Na przykład księgi Daniela, proroków. To są bardzo głębokie rzeczy, dotyczące określonego czasu. Tak właśnie było z Józefem. Otrzymał sny realnie ukazujące część obrazu, lecz druga część nie została objawiona jako niepotrzebna w tamtym czasie. Nie możemy Boga kontrolować. To On wyznacza odpowiedni czas, my nie. My mamy podporządkować swój czas i siebie Bogu, oczekując, kiedy nam coś powie. Kiedy nauczymy się podporządkować Bogu czas i nauczymy się Go słyszeć, będziemy Go słyszeć wyraźnie. Nie możemy stawiać Bogu warunków. Teraz idę w odosobnione miejsce i Bóg zobowiązany dać mi oczekiwane wyjaśnienie, bo mam na przykład na to godzinę czasu. Potrzebujemy wypracować w sobie zwyczaj słuchania Boga, co jest pewnym wysiłkiem, uczącym nas cierpliwego czekania na Boga. Bóg może mówić do nas warunkowo. Jeżeli przegapimy warunek, o którym mówi Bóg, nie otrzymamy wtedy rozwiązania. Kiedy otrzymujemy słowo prorocze o służbie prorockiej, zaczynamy o tym myśleć i żyć tą obietnicą. Ale pomijamy wiele razy, że proroctwo, żeby się spełniło, że Bóg stawia warunek. Niestety, często to się zdarza. Na przykład pewna kobieta wiele lat modliła się za niewierzącego męża i dzieci, bo Bóg dał jej słowo, że będzie miała służbę proroczą, a jej mąż będzie służył wraz z nią jako prorok. Dzieci będą znanymi i posługującymi. Wiele lat stała na tym słowie i modliła się. Mąż jej pił i któregoś dnia zapił się na śmierć. Dzieci poszły na świat i żyją w grzechu. Kobieta ta zadawała pytanie, dlaczego tak się dzieje, skoro trwała na słowie Boga i dlaczego Bóg tego nie spełnił. Miała do Boga pretensje, obraziła się na Niego. Kiedy przeanalizowano jej proroctwo, okazało się, że tam były pewne warunki. Pierwsza Kronik 28:7 jest napisane. I utwierdzę Jego królestwo na wieki, jeśli podobnie jak dzisiaj będzie trwał w wypełnieniu moich przykazań i praw. Zwróć uwagę na stwierdzenie. Utwierdzę królestwo Jego na wieki, jeśli będzie mocno trwał w wypełnieniu moich przykazań i praw jak dotąd. Dotąd działało Słowo Boże do tego dnia. Jeśli On będzie czynił tak dalej, Pan utwierdzi Jego królestwo na wieki, ale jeśli nie, Bóg tego nie zrobi. Albo na przykład 5 Mojżeszowa, 7 rozdział. Jeżeli będziecie słuchać tych praw, przestrzegać ich i wypełniać je, wtedy Pan Twój Bóg dochowa Ci przymierza i miłosierdzia, które poprzysiągł Twoim ojcu. Toczą się spory. Czy Bóg może powiedzieć i nie zrobić? Otóż może. Jest napisane w Biblii, że Bóg mówi królom różne rzeczy. Gdy królowie czynili nieprawidłowo, Bóg zmieniał to, co wcześniej mówił i przekazywał inną decyzję. Najlepszym przykładem jest tutaj postać króla Saula. Lecz Samuel odpowiedział Saulowi: nie zawrócę z tobą, ponieważ odrzuciłeś moje słowo, a Pan odrzucił ciebie, abyś nie był już królem nad Izraelem. A gdy Samuel odwrócił się, aby odejść, Saul chwycił skraj jego płaszcza i ten rozdarł się. Wtedy Samuel powiedział mu: Pan
oddar Ci dzisiaj Królestwo Izraela. I dał je Twemu bliźniemu, lepszemu od Ciebie. Ponadto mocarz Izraela nie kłamie i nie będzie żałować, gdy nie jest człowiekiem, gdyż nie jest człowiekiem, aby żałować. Istnieją przykłady odwrotnych przypadków. Izrael zbuntował się, kiedy Mojżesz ich prowadził. Izrael buntuje się, a Mojżesz w 4 rozdziale, 14 rozdział, woła do Boga. Przebacz proszę nieprawość Twego ludu. Według wielkości Twego miłosierdzia. Tak jak przebaczałeś temu ludowi od Egiptu aż dotąd. Wtedy Pan powiedział, przebaczyłem według Twojego słowa. Kolejnym przykładem z Biblii jest sytuacja, w której Pan powiedział Izajaszowi, by szedł do króla Hiskiasza, inaczej Ezechiasza, i przekazał mu, umrzesz. Czytamy w II Królewskiej, 20 rozdział. W tych dniach Ezechiasz śmiertelnie zachorował. Przyszedł do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i powiedział mu, tak mówi Pan, rozporządź swym domem, bo umrzesz i nie będziesz żył. Wtedy Ezechiasz odwrócił swą twarz do ściany i modlił się do Pana. O Panie, proszę Cię, wspomnij teraz, że postępowałem wobec Ciebie w prawdzie i z doskonałym sercem, czyniąc to, co dobre w Twoich oczach. I płakał Ezechiasz rzewnie. Ale zanim Izajasz wyszedł do środkowego dziedzińca, doszło do niego słowo Pana. Wróć i powiedz Ezechiaszowi, wodzowi mego ludu, tak mówi Pan Bóg Dawida, Twego Ojca. Wysłuchałem Twojej modlitwy i widziałem Twoje łzy. Oto uzdrawiam Cię. Trzeciego dnia wejdziesz do domu Pana. Dodam też do Twoich dni 15 lat i wybawię Ciebie i to miasto z ręki króla Asyrii. I będę bronić tego miasta ze względu na siebie i ze względu na Dawida, swego sługę. Pewnego razu jedna pastor bardzo zachorowała. Zadzwoniono do mnie, aby się modlić. Była przekonana, że Bóg ją zabierze, ale modliła się do Boga. Panie, przedłuż chociaż o 15 lat moje życie, tak jak Hiskiaszowi. Pamiętam ten dzień, kiedy otwierałam mieszkanie i usłyszałam werbalnie głos Pana. Powiedz jej, że wysłuchałam jej modlitwy i przedłużam jej życie o 15 lat. Do tej pory jeszcze ta pastor żyje. Czy Bóg może zmienić słowo? W wyżej przytoczonych przykładach widać, że Bóg powiedział jedno, zmienił to i powiedział coś innego. Bóg może zmienić swoje słowo. Powiedział coś, ale przemyślał i stało się inaczej. Jeżeli natomiast Bóg coś rzekł i nie zmienił zdania, znaczy, że to słowo będzie działać. Należy zwracać uwagę na to, co mówi Bóg. Czy są jakieś warunki? Czy Bóg nie powiedział czegoś innego w miarę naszego chodzenia z Bogiem? Odnośnie tego, co mówił wcześniej. Możesz otrzymać od Boga słowo, że masz pełnić służbę wśród dzieci. Ale to nie jest pełny plan Boży na całe życie. Pamiętam, ostatnio przychodzi do mnie osoba i mówi, że ona pracuje wśród dzieci wiele lat. Ale teraz w jej sercu zrodziło się przekonanie, że Bóg ma coś dla niej innego. Ale nie jest tego pewna. Kiedy ja prorokowałam do niej, Bóg powiedział do niej, wierna byłaś w służbie dla dzieci. Teraz przenoszę Ciebie, żebyś pracowała i głosiła słowo i nauczała dla całego Kościoła. Przyjdzie czas, kiedy Bóg Ci powie, Twoja misja się tu kończy, a teraz będziesz zajmować się czymś innym. Bóg powiedział, że będę zajmować się zakładaniem kościołów. A potem, kiedy byłam w Ajchopie, powiedział przez proroka i anioła jednocześnie, że przychodzi czas, że służba prorocza będzie priorytetowa w moim życiu. Bóg odmienił pierwsze i zrobił drugie. Powinniśmy rozwijać słuchanie Bożego głosu, aby zrozumieć, na jakim etapie życia jesteśmy w Bożym planie. Może właśnie dobrze słyszałeś Boga, spędzając czas na modlitwie i uwielbieniu. Lecz potem coś się wydarzyło. Biznes, rodzina, dzieci.
że już nie miałeś czasu na słuchanie Boga. Jego nie słuchałeś. I przez to minąłeś się z wieloma rzeczami, które Bóg dla ciebie miał. Wielu chciałoby słyszeć Boga jasno i zrozumiale, bez warunków. Ale tak porusza się Bóg. On zaszyfrowuje informacje, mówi symbolami, alegoriami. To jest język ducha. Nikt go nie rozumie prócz nas i Boga. To język tajemniczy. Bóg nie chce, by wrogowie wiedzieli, co mówi do ciebie. On chce przyciągnąć twoją uwagę. I żadni wróżbici nie rozszyfrują tego, co do ciebie mówi. Ale ty rozszyfrujesz przez Ducha Bożego. I będzie to dla ciebie korzystne. Poznanie języka Boga przynosi ci dobro. Nie lekceważ widzeń, snów czy obrazów. Nie tylko dążcie do poznania Bożego języka, ale rozwijajcie go. Przybywajcie częściej z Bogiem. On będzie wam pokazywał, co zakodował, co te kłosy, krowy oznaczają. Zwracajcie uwagę na warunki, nie tylko na to. Boże, ty powiedziałeś. Ale bądźcie uważni na to, co jeszcze powiedział, bo jeśli nie zostanie wypełniona instrukcja, nie będzie rozwiązania. Pamiętajmy, że Bóg może powiedzieć jedno i na podstawie tego, jak zareagujemy, może zmienić swą decyzję. To przyprowadza nas do uniżenia i uległości Bogu oraz ludziom. Jeśli powiedział ci o służbie, to po prostu zabierz się do pracy. I nie myśl, że samo się zrobi, że nikt ci tego nie odbierze, jeśli nie będziesz posłuszny Bogu. Panie, my chcemy zrozumieć to, co do nas mówisz. I gdy mówisz do nas, prosimy, abyś to, co przekazujesz przez alegorię, żebyśmy to rozumieli i niczego nie przegapili. Strzegli tego w naszym sercu. Chcemy zrozumieć twój język, znaków, symboli i przenośni. Nie chcemy zostawać na poziomie dzieciństwa. Chcemy iść dalej, widzieć i rozumieć znaczenie tego, co mówisz. Pomóż nam płacić cenę. Panie, oddzielić się, uczyć się, by móc ciebie słyszeć lepiej w imieniu Jezusa. Proszę, Panie, naucz nas widzieć wszystkie warunki, bo często o nich nie pamiętamy. Panie, otwórz nasze oczy, abyśmy wszystko to widzieli i czynili, wypełniając twoje instrukcje, aby Słowo Boże mogło się zrealizować w naszym życiu. Panie, dziękujemy ci za to, co już nam powiedziałeś o naszej teraźniejszości i przyszłości. Panie, zachowaj nas na właściwej drodze w imieniu Jezusa. Panie, nadszedł właśnie czas, aby ciebie słyszeć jak nigdy więcej. Modlę się za tych, którzy uczą się słyszeć Boga, aby przyszła do nich łaska i objawienie. Proszę cię, Panie, by lud Boży zmieniał priorytety i zaczął szukać osobiście całym sercem odpowiedzi u ciebie, który wszystko wie. Modlę się, Panie, o wielkie pragnienie pełnego objawienia Bożego. Modlę się o tych, którzy od dawna nie mogli otrzymać odpowiedzi na swoje pytanie w sprawie zdrowia, małżeństwa, finansów, służby. Żeby wszystkie swoje siły skoncentrowali na Bogu. Aby wszystkie swoje pragnienia ukierunkowali w stronę Boga. Aby stało się to celem ich, które oddali wszelkie przeszkody. Dziękuję ci, Panie, że działasz w naszym życiu, że słyszymy, przyjmujemy, wykonujemy wskazówki od ciebie. Panie, niech o każdym z nas powiedzą, to jest człowiek widzący i słyszący. Niech stanie się naszą największą wartością w naszym życiu. Dlaczego nie słyszymy Boga? Ponieważ nie wiemy, jak mówi Bóg. Pan wołał do Samuela, zwracał się do niego 3 razy. Lecz Samuel nie wiedział, że to Pan. Wtedy Heli dał mu dobrą radę, na którą zareagował i zrozumiał, że to Bóg. To przykład pomocy ofiarowanej młodszemu słudze przez starszego, bardziej doświadczonego. Doświadczeni mogą ucząc słyszeć głos Boga, tych, którzy dopiero się uczą. Doświadczony garncarz, mistrz, szybciej nauczy ucznia pracować liną, niż gdyby uczeń sam się uczył. Kiedy uczysz się z kimś doświadczonym, proces lepszego słyszenia głosu Boga przebiega szybciej. Druga rzecz, dlaczego nie słyszysz Boga? Człowiek nie przebywa w Słowie Bożym. Bóg zdecydował się do nas mówić przez Słowo swoje. To jest Jego styl i norma.
Czytamy po śmierci Mojżesza, sługi Pana, Pan powiedział do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza. A potem czytamy Jozuego 1:8. Niech ta księga prawa nie oddala się od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, abyś pilnował wypełnienia wszystkiego, co w niej jest napisane. Wtedy bowiem poszczęści się Twojej drodze i będzie Ci się wiodł. Bóg nie mówi, przyjdź, siadaj, czekaj, co powiem. Dał nam lepszy sposób, bo odpowiedział, jak mamy go słuchać. Powinniśmy czytać Słowo Boże codziennie we dnie i w nocy. Nie słyszymy Boga, bo człowiek nie rozmyśla nad Słowem Bożym. Automatyczne czytanie, a rozmyślanie nad Słowem, to są dwie różne rzeczy. Są ludzie twierdzący, ja czytam Biblię wiele razy w ciągu dnia, ale nie słyszę niczego od Boga. W piśmie odnajdujemy odpowiedzi na wszystko, bo ono jest natchnione przez Ducha Świętego. Rozmyślając nad Słowem, mogę się uczyć czegoś. Słowo może mnie upominać. W Słowie mogę znaleźć to, co mnie skoryguje. Słowo pokaże mi, jak być sprawiedliwy. Słowo Boże nas doskonali jako natchnione przez Boga. Ono przygotowuje nas do dobrych dzieł. Należy je poznać w celu przyswojenia i otrzymania odpowiedzi na wszystkie interesujące nas pytania. Owo poszukiwanie prowadzi nas do tego, że Logos staje się Rema. Słowo się staje dla nas żywe. I wtedy z pewnością znajdziemy odpowiednie odpowiedzi zanoszone do Boga. Nie słyszymy dobrze, bo człowiek nie przebywa w prawidłowej modlitwie. Co to w ogóle znaczy nieprawidłowa modlitwa w kontekście słyszenia Boga? To jest modlitwa żądania od Boga, narzekania, egoistyczna, osądzająca innych, jednostronna i obłudna, nastawiona jedynie na mówienie, a nie na słuchanie Boga. Jako właściwą modlitwę w kontekście słyszenia Boga uznajemy modlitwę relacji, komunikacji między Bogiem a człowiekiem, w której człowiek zajmuje pozycję uniżenia i szacunku do Boga. Wtedy Bóg chce mówić, jeżeli dążysz w modlitwie do osiągnięcia czegoś dla siebie, wtedy tylko mówisz, nie słuchasz Boga, bo chcesz przeforsować w modlitwie swoje sprawy. Bardziej zależy ci, aby pięknie się pomodlić, niż aby cię ludzie słuchali, ale to nie sprawi, że Bóg zacznie do ciebie mówić. Oczywiście może się tak zdarzyć, ale lepiej tak się nie modlić. Modlitwa, podczas której komunikujesz się z Bogiem, ma miejsce wtedy, kiedy pytasz, słuchasz, śmiejesz się, płaczesz z Nim. Ma żywy związek w pokorze przed Bogiem. Mówisz do Niego, nie wiem tego, nie rozumiem, nie widzę tego. Otwórz moje oczy, pozwól mi to zrozumieć. Boże, nie potrafię się z tym połapać. On jako nauczyciel, nasz tata, przemówi do nas, zacznie nas uczyć i ukierunkowywać. Nie warto modlić się pod podblikę i nie słuchać Boga i mówić amen. Jezus nauczał, jak powinna wyglądać modlitwa. Sam Syn powiedział, jak się modlić. Powiedział, weź do pokoju, zamknij drzwi i módl się do swojego Ojca, który jest w ukryciu. A On, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. A kiedy się modlisz, nie bądź wielomówny, jak poganie, że oni myślą, że przez to będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni. Ojciec wie was, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. Powinniśmy się od wszystkiego oddzielić i rozmawiać tylko z Nim. Zbudować dwustronną, wartościową modlitwę, a Bóg będzie do nas mówić. Nie słyszymy Boga, gdy człowiek nie praktykuje modlitwy innymi językami. Modlitwa innymi językami jest bezpośrednio adresowana do Boga, bo to najwartościowsza modlitwa, bez zaangażowania naszego rozumu i ciała. To wynika z Pisma Świętego. Kto bowiem mówi obcym językiem, nie mówi ludziom, ale Bogu. Nikt go bowiem nie rozumie. On zaś w duchu mówi tajemnice. Tej modlitwy w ogóle nie rozumie się, bo nie ludziom, ale Bogu się mówi. Bo to prawidłowa modlitwa bez domieszki naszego rozumu.
Jeżeli bezpośrednio mówi się do Boga, otrzymujemy ogromną szansę usłyszenia Boga. Nie słyszymy Boga, bo człowiek nie chce słyszeć Boga. Ludzie nie chcą słyszeć Boga, gdyż nie są gotowi do uczynienia tego, co On powie. Nie są gotowi na spełnienie Jego woli i boją się Go usłyszeć. Czasami chcę się o kogoś pomodlić, ale słyszę, on nie jest gotowy. Nie prorokujcie do mnie, ten człowiek mówi, bo nie jestem gotowy na zmianę w moim życiu. Dopiero co poznałam mężczyznę niewierzącego i marzę o założeniu rodziny, więc już nie prorokujcie do mnie, ale dajcie mi spokojnie pożyć. Jest to stan ukrywania się ludzi przed Bogiem i uciekania jak Jonasz. Stan niechęci słyszenia Boga lub przyjęcia niektórych rzeczy od Niego. Nie słyszymy Boga, bo człowiek nie uważa za potrzebne, by słyszeć Boga. Taki człowiek jest o czymś przekonany i zdecydowany, że to czy to jest prawdą. Nawet gdy Bóg będzie do niego mówić przez sny, wizje i ludzi, kazania, przez słowo, człowiek tego nie przyjmuje, ponieważ uzna, że już zna prawdę. Tak dzieje się w różnych denominacjach. Niektórzy nie wierzą w uzdrowienia. Uważają, że pochodzą one od diabła. Nie przyjmują na ten temat objawienia. Istnieją denominacje, że nie wierzą w inne języki. Postawił już kropkę na i, chociaż Bóg do nich mówi. One i tak nie słuchają. Bóg rozgniewał się z tego powodu, kiedy zatwardzili swoje serca jak diament, aby nie słuchać prawa i słów, które Pan posyłał. Powinniśmy być otwarci na nowe rzeczy. Nie zamykać się przed Jezusem, gdy przychodzi sposób, do którego nie przywykliśmy. Jeżeli nie jesteśmy gotowi na zmiany, nie jesteśmy gotowi przyjmować nowych rzeczy od Boga, wtedy Duch Święty może być zasmucony, zgaszony, skoro mówił, a ty nie słuchałeś. Nie słyszymy Boga, bo jest nieodpowiednia atmosfera lub sytuacja. Atmosfera i sytuacja mogą pomóc lub przeszkodzić słyszeniu Boga. Pamiętamy z II Królewskiej, 3 rozdział, 15 werset. Elizeusz był namaszczonym prorokiem, ale potrzebował, żeby przyprowadzono mu harfiarza. A gdy harfiarz zaczął grać, spoczęła na nim ręka Pana. Duch Święty był na nim, lecz w tym przypadku zabrakło dobrej atmosfery do otrzymania słowa od Pana. Stwierdził, że potrzebny mu muzyk. Gdy muzyk zaczął grać, ręka Boga dotknęła Elizeusza i prorokował. Atmosfera ma wpływ na słyszenie Boga. Gdy trwa uwielbienie i modlitwa, widzicie, że zmienia się klimat dookoła. Wtedy Bóg najczęściej mówi do nas. Również ważne są sytuacje i okoliczności. Czytamy w 2 Mojżeszowej 33. A Mojżesz wziął namiot i rozbił go poza obozem, z dala od obozu. I nazwał go namiotem zgromadzenia. Każdy, kto chciał się poradzić Pana, wychodził do namiotu zgromadzenia, który był poza obozem. W obozie było mnóstwo ludzi i zwierząt, co związało się z hałasem. Wyobraź sobie beczenie owiec, krzyki, płacz dzieci. W takich warunkach trudno słyszeć Boga. Nie poprzestawajmy na stwierdzeniu, Bóg jest w każdym miejscu i będzie mówił, gdzie chce. Wielu chrześcijan tak myśli. Nie poświęcają czasu na stworzenie prawidłowej sytuacji i sprzyjającej atmosfery. Zadowalają się słyszeniem Boga w biegu. Robiąc mnóstwo rzeczy naraz, chcą słyszeć Boga. Kiedy człowiek znajduje się w odosobnieniu, uspokaja się, a wtedy łatwiej i przejrzyście słyszeć Boga. Potrzebujemy się wyciszyć. Jest powiedziane, w ciszy jest moja siła i moc. Mojżesz zrobił to właściwie. Rozbił namiot z dala od obozu, aby nikt i nic nie zakłócało mu spokoju. Jezus, aby rozmawiać z Bogiem Ojcem, oddalał się na odosobnione miejsce. Nie słyszymy Boga, ponieważ człowiek znajduje się pod wpływem demonów. One mogą być przyczyną niesłyszenia Boga. Mogą poddawać kłamliwe myśli,
które człowiek przyjmuje jako głos Boga. Pewna osoba utrzymywała, że Bóg powiedział jej, żeby przespała się z żonatym mężczyzną. Upierała się, że to Bóg jej powiedział. Nawet ludzie, którzy od dawna wierzą, mogą popaść w zwiedzenie. W Słowie Bożym jest napisane. A Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posług duchom zwodniczym i na uchom demonów. Jeżeli ktoś jest przekonany, że sam Bóg do niego mówi, to nawet jeżeli wielu ludzi powie mu prawdę, on zaprzeczy. A gdy człowiek otoczony jest Bożą rodziną, ma duchowego pasterza, będzie mu pokazywane, co jest napisane w Biblii, skoncentrowane ze Słowem Bożym. Taki człowiek może usłyszeć świadectwa innych ludzi o wydarzeniach, które przyniosły rozłamy w rodzinie i biznesie, kiedy okazało się, że nie mówi tego Bóg. Kiedy człowiek jest oddzielony od ciała Chrystusa, może słyszeć innych bogów. Czasami sami dla siebie jesteśmy bogami. Sami siebie słuchamy. Sami siebie sprawdzamy i sami wyciągamy wnioski. Potrzebujemy być w Bożym Kościele, w którym działają dary duchowe, by ludzie mogli rozróżnić, czy to jest Bóg, czy nie, czy to działa wbrew Pismu, czy może idzie w kierunku destrukcji. Nie słyszymy Boga, jeżeli człowiek trwa w grzechu. Niewierzący różni się od wierzącego, który żyje w grzechu. Człowiek, który popadł w jednorazowy upadek i pokutuje, różni się od człowieka trwającego w grzechu. Ten, kto idzie na kompromis i żyje w grzechu, staje się niewrażliwy na głos Boga. Serce ulega zatwierdzeniu. Zaczyna słabo słyszeć Boga, a potem nie słyszy Go wcale. Popatrzmy na historię Dawida. Bóg mówił do niego do chwili zapragnięcia Batrzeby. Mimo, że od tej chwili minął rok, Bóg nie odezwał się do Dawida. A może to nie tyle, Bóg nie mówił, ile Dawid nie słyszał z powodu skoncentrowania większego na Batrzebie niż na samym Bogu. Ponieważ Batrzeba była mężatką, jej męża Uriasza Dawid wysłał na wojnę. A gdy on zginął, pojął Batrzebę za żonę, a ta urodziła mu dziecko. Wtedy przyszedł sąd Boży, upominając Dawida za to, co zrobił. Gdyby Dawid wtedy nie pokutował, umarłby. Bóg cały ten czas milczał, bo Dawid nie był w stanie go słyszeć, ponieważ w głowie miał inne sprawy. Panie, pomódlmy się. My odcinamy się w imieniu Jezusa od wszystkich przyczyn, które przeszkadzają nam słyszeć Boga. Nie zgadzamy się z tym, że nie słyszymy Boga. Często i wyraźnie. Panie, wybaw nas od tych znanych i nieznanych przyczyn, przez które trudno nam Ciebie słyszeć. Oczyść nasze serca, aby móc Ciebie lepiej słyszeć. Pokaż nam powody, dlaczego Ciebie nie słyszymy tak jak Ty chcesz. Pokaż nam przyczyny. Wybaw nas od wszystkiego, co przeszkadza nam Ciebie słyszeć. Panie, modlę się, aby przyszło uwolnienie z mocy grzechów do mojego życia. Niech przyjdzie upewnienie skończenia z grzechem, aby Ciebie słyszeć. My nie chcemy się przed Tobą chować ani uciekać, ale chcemy chodzić w bojaźni Bożej. Zaufać Tobie, Panie, do końca. Panie, słyszenie Ciebie jest o wiele lepsze niż wszystko inne. Ja modlę się o uwolnienie z jakiegokolwiek zwiedzenia. Ja przeciwstawiam się duchowi, który podszywa się pod Ciebie w imieniu Jezusa. Ja przywołuję ogień Ducha Świętego i mówię, aby każdy duch kłamstwa, zwiedzenia, wieszczy wyszedł ze mnie w imieniu Jezusa. Niech moje uszy i oczy duchowe się otworzą.
Niech przyjdzie gorliwość i pragnienie odosobnienia dla Ciebie, aby móc przebywać z Tobą. Dziękuję Ci, Boże, że Ty nas pociągasz, aby być z Tobą, że Twoje Słowo wnika w nas i możemy rozmyślać o Nim dniem i nocą. Daj nam, Panie, lepiej Cię słyszeć. Jestem gotowy, pragnę tego i zapłacę za to cenę. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Teraz pomodlę się o wszystkie zespoły modlitewne. Ojcze, ja proszę Cię, aby Twój Duch proroczy.